Już nie jestem taki OP. Icy terrain. Ok. To jest area burst. Proszę bardzo. Intelligence versus reflex. Rzucasz raz. I musisz przebić ich. 16. A nie, reflex. Reflex mam 14. To łyso. Dobra. 1K6 plus minus. Panie. Ale to są miniony. Puff. Rozsypały się dosłownie. Nagle teren się zamroził. Wszystko skostniało. I na oczach Ignaza te lód zaczął sklejać te zombie. Przepraszam, szkielety. Zaraz wrócę. One zaczęły się po chwili kruszyć. Griff. Ja. No dobra, to już pomogę Talimorowi, żeby nie płakał. Dlaczego on się dużo nie odzywał? Tam garnek, garnek. Nie, pomogę Talimorowi. Ja nie wiem. Ale mogę jeszcze wykonać akcję ruchu, nie? Tak. Raz, dwa. A, to okazyjka. Trzy. Trzy. Aha, no dobra. Cztery. Nieważne. Nie trafił. I pięć, czyli jestem tutaj. Mhm. Hello. Brandt. No ja to z tym łukiem patrzę tu skielet. Zrób pać footstepa tutaj i strzel go. No właśnie, tak zrobię. To szkielet jest. Robię kit. Z doświadczenia wiem, że strzelanie do szkieletów jest chujową sprawą. No tutaj jest inaczej tutaj troszeczkę rozwiązane. Mhm. No Hunters, a czy nie ma sensu nawet na Hunter Square na niego i... Twin Strike. Jep, jep. Pierwszy chyba wszedł. 18 jest chyba z pierwszego. Nie. Tak. Trafiłeś. Już nie muszę liczyć. Schabiliard. Schabiliard. Jeszcze, kurde. Ja nagle rzuć się takie... Auuu! Trimor cicho. Milcz, kapłanie! Fałszywego Boga! Na ulubiony krzyżyk Moradina! Moradin nie miał krzyżyka! Miał! Moradin. On miał wszystko. Skończył Bogiem, niewierny. Miał normalne krzyże, odwrócone krzyże. Oba. O, cóż to? 5, ma? 6, 7. Juri przyszedł. To jest trudny teren, czy coś? To tutaj? 8. Tak. To jest wilkołak. I zaszarżowało Ignaza, wyczuwając w nim magię. Magię. Nie. Tak. Nie. Tak. Ale jak to? Srak. Za dupy. No. Niam, niam, dobra magia. Dawaj magia. Rzuca się dawaj na ciebie magia. Z szarżą. Ale on chciał mnie potrzebuje magii do rzuty. Wybiegło to, proszę ciebie, skądś tutaj, skąd jeszcze nie widzieliście. I bydle rzuciło się na ciebie w zajadle, prawda, kąsając i dziabiąc. D6 plus 3. 6. Te szare to są daily? Ile? Tak. Tak. Czerwone enkanterówki. Zielony używa i teraz. Okej. Okay. Po pierwsze, impet szarży tego bydlaka sprawia, że padłeś na ziemię. O. Druga kwestia, dziwaczna energia, jaka pulsuje w jego przeklętych kłach, sprawia, że nas zostanie... będziesz musiał robić testy obronne, tak, przeciwko nekrotycznej energii, jaka
będzie się na ciebie... Może Ignaza nam wścieklizną zarazili. No. Trudno. Jak to magik, podszedł za blisko. Tutaj jest 8 pierwszy. Teraz robi szarże, z kolei na Kriwa. No cześć. Hops. Niom, 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 niom. Trafił. No, trafił. Idę 6 plus 3. 6. I też. Impet, z jakim bydle na ciebie poleciało i rzuciło się na ciebie, powala cię na ziemię. I... Też bierze ongoing damage. Tak, ongoing damage. Okay. Kolejna sprawa. Nagle otwierają się te oto wrota i w drzwiach staje elfia łuczniczka, którą wyście widzieli, to znaczy Talimor, Brand, Ignaz i Kriv, pierwszym razem jak żeście przyszli do Winterhaven. Ej, Brand, ktoś do ciebie! I ona się co tak podle mnie? Uśmiecha, naciągając silny łuk, tak? Potężny łuk. I ona robi coś takiego. Porusza się w ogóle bardzo sprytnie i zwinnie. Tutaj podeszła. I strzela w nikogo innego właśnie jak w Branta. Ile jest? No 20, spokojnie. Duelik. Tak, ona wie. Dziwnym trafem wie, że jesteś niebezpieczny. Choć teoretycznie nigdy nie widziała twoich umiejętności, nie? Dobra. Plus 11 versus AC. Trafa. Lekko. 1d10 plus 5. 10. Dostałeś potężnego strzała od tej kobiety. Kobieta mnie bije. Panie. Nie. Zostałem gałęzią. Z grotą. Talimor. Żeby nie było, co prawda nie da to przeczytać, ale widzę te pop-upy od tych, od potworków, co skasuj tak ma odeszły być? Przynajmniej. No tak niestety, wiesz, to jest mój handout, wy po prostu macie to bardzo małe. No nie mają tego skasować. Dobra. To... Nie no, niech sobie będzie, no co to przeszkadza tak naprawdę, no dostaniemy no, i tyle. Nie, tylko po prostu myślałem, że może coś się skrzaniło, więc... Nie, tego nie no, mogę... No stary, widać, widzimy moby, mob nas zaatakował, no to wiemy już jaki ma atak, no kurwa, no krótka piłka. Dobra. A że widzimy ile ich mają AC, to nawet lepiej. Bo nie trzeba, wiesz, liczyć się, pytać i tak dalej. Co, a co? Ja nic nie widzę takiego. Okej, okay, on... Talimor rzuci coś zdrowotnego. Kurde. To jest Healing Ward. Kto najbardziej potrzebuje? Naprawdę ja. Generally speaking... chyba Brand. Albo no. Ignat, bo on chyba ma mniej hapsów. Brand. Czy Brandowi, bo jak ona go będzie męczyć, ona jeszcze za dwa strzały go ubije, nie? No ja dostałem na więcej hapsów. Ja dostałem najwięcej po hapsach w tej rundzie chyba. 10. To on w takim razie używa swojego Healing Warda. Tak. Jeszcze raz będzie miał na Encounter. I odzyskujesz swojego Healing Surge'a plus 1d6. Rzuć sobie kaszu. Healing Surge mam aż. Rzuć sobie kaszusteczką. Dobra. Sru. 11. 11. No i ładnie. Jesteś cały. Coś chyba Juri źle nie zadziałało ten makro, bo powinno mu do 30 dojechać, a nie z 19 do 20. Ja mam 29 max. Mam max 29. Aha, okej, okay, sorry. No. Juri! Nie ma tych tymczasowych. Co? Takie pytanie, bo ja mam ten mój challenge. To jest One Creature in Burst. Czy humanity zaliczają się do creature?
No to chyba tak. To chodzi to dobre raczej pytanie, o... raczej tak, chociaż to powinno być... To jest o stworzenie chodzi. Mogę bardziej. Mogę się tutaj ruszyć? Na ten nagrobek? Będę mógł się tutaj ruszyć? Nie. A czy możesz przejść przez to, ale nie możesz się zatrzymać? Aha, okej, okay. No szkoda, bo chciałem dać Ignazowi odporność na ten obrażenie. Sorry, Ignaz. Kierdak. Kierdak to patrzy. Na ulubione bambusze Moradina. Jak przejdziesz cóż tutaj, to będziesz miał nawet flankę. Cóż to jest? Och, ty dziady jeden. I mu robię... Zabito! Get it off me, tak? Change z tym. Z Rune of Protection. Mhm, co robisz? Spokojnie weszło. World of Tech Exchange. Mhm. World of Exchange z Rune of tak. Protection. Mhm. The target takes minus 2 penalty to all defenses until the end of your next turn. And the next ally to hit the target before the end of your... Mhm. Power bonus to AC equal... Okay. Mhm. I on jest jeszcze chyba coś tam ma jeszcze dodatkowo, on jest chyba oślepiony. Czy to nie było... A nie, to nie był ten atak. Nie, to nie to. Dobra, no zadawaj to mu obrażenia. 1k10 plus 5. O, oh, sorry, pomyłka moja. Chciałbym. 7. 7. Buch, walnąłeś mu. Bestia dostała młotkiem po plerach. Jest widzisz, rozeźlona. Runy na tym młocie rozbłysły, przechodząc na pancerz pomału, coraz silniejszy się staje. Hmm. Tak, no teraz oni łupią do najbliższych celów, które stoją. Oh. Więc to będzie Kildrak i Markus. Ja mam zakrywa trzech... osłonę. Kryf leży, nie daje ci osłony. A, nie ma. Ale Markus ma za to za nagrobek. Tak. Jest po przekątnej nagrobek. Po pierwszy w Markusa trafił. Drugi w Markusa plus 6 trafił. Kurwa. Trzeci nie trafił. Czyli 8. Czyli obrażeń. Dwóch po dwa. A po dwa? A no tak, bo on jest do mnie przyległy. Czyli 4 obrażeń. Otarły się o ciebie strzały i lekko cię podrapały. Cię zrymowało, lol. Kildrak. W ciebie to samo. Pierwszy nie trafił. Drugi nie trafił. Trzeci trafił. Wyobrażam. Ale ma osłonę. Adjacent allies gains resist. A, to nie ja, tak? Nie ty. Ja jeszcze sprawdzę w podręczniku, żeby być pewnym, okej? Okay? Dokładnie to sprawdzę, ale proszę bardzo. Nie, no wiesz, ja chcę sprawdzić do własnej spokojności umy. Ale on ma w sumie zasłonę. Zdechły psiok. Nie, on nie daje mi... Sojusznicy nie dają zasłony. To jest taka różnica po prostu. Że już nie masz zasłony od sojuszniczych jednostek. Mhm. Okej. Markus troszeczkę zdenerwował i użyję swojej umiejętności. Zaraz wam powiem, której, żebym nie pomylił. A zaszaleję. Brute Strike. W tego z brzegu. Szkoda. Tutaj. Szkoda marnować. No a po co mi to? Panie, żal marnować. Niech robię jak chce. Jeżeli wyskoczy boss i będziesz płakał. Nie no, stary. Dobra. Nie ma backtrackowania. Jak ktoś deklaruje, nie ma, nie jedziemy. Nie ma, nie ma. Bo aż jedzie. 3, nie? Mhm, ale najpierw rzucę. Stary. Najpierw trafienie, tak? To jest przeciwko temu, przeciwko temu jednemu temu. Psiakowi, no. Tak, to znaczy przeciwko temu jednemu przeciwnikowi, czyli to się do niego akurat nie liczy. Mhm. Bo to chodzi mi o tego Defiant Warda. Trafiasz. Jak można 3 na raz rzucić? Fajnie by było. Nie mogę. Po prostu patrzysz, jaki masz kod z broni. Oho. Co masz w broni? A, bo rzucasz razy kością po prostu. Nie, poczekaj. Mario, masz no. 2k4, tak? Tak. Więc 2 razy 3, 6. 6k4. Ale tak, rzut ale d4 czy... i 6 wpisujesz. Ach, czekaj, muszę się sprawdzić. Jak wpisuję rzut, czy jak?
No masz kliknij na swoją postać. I masz rzut D4 i piszesz, to ci pokaże okienko, w którym masz pisać ilość kości. A no faktycznie. Ja wpisujesz 6. Faktycznie. I liczy. Wow. 6. Plus strength modifier, nie? 6, 9, 11, 14, 18. Ile masz siły modyfikator? Plus 3. Plus 3. To jest 21. Jakżeś ujebnął. Bądź. Bestia jest teraz zakrwawiona, ale ona ma immediate reaction, kiedy po prostu zakrwawiłeś się to straszliwie. Zaraz. Tu piszę, że do 0 punktów. A tak, dobra, never mind. Bo sprawdziłem, że blood, okej. Okay. No. Zaciuka się straszliwie i jakoś się trzyma. Ignas zbiera 5 ongoing damage'a nekrotycznego. Ta korupcja nekromancka wnika w ciebie, w te rany, które cię bestia pogryzła. No. Co chyba robisz? Właściwie mogę wstać chyba, bo leżę. Możesz. I co, jak wstanę, to co będę mógł jeszcze zrobić? Będę mógł zaatakować? Wstanie, to jest akcja ruchu. A, okej. Okay. Jemniwo, jemniej! Trzeba go szybko sprzątać, zanim nam kolegę wykończy. Okej, go zaraz podleczę. Patrzę, z czego? No, 5 ongoing damage, to wiesz, to nie jest mało, nie? Kilka tur dłużej. Mówię, że go zaraz podleczę. No, kilka tur, wiesz, dłużej i slip tam. Dobra, to wstaję. A w tego tutaj psioka, no, Magic Missile, jeszcze różdżki używam. Dobra, ale on ma na ciebie atak okazyjny przez to. Zadasz w niego, ale 5 plus 7. Nie. No, to jest... Nie. Dobra. Na szczęście, kłapnął ci paszczą obok ręki, którą próbujesz w niego rzucić, prawda, wbijając różdżką, ale na szczęście nie odgryzł ci palców. Uwaga, no. Bo teraz mój Magic Missile będzie, nie? Uwaga! Sru! O! Trafiony. Trafiłeś, spokojnie. O, 12. O, ładnie. Plus jeden z Magic Missile, znaczy z różdżki, pamiętaj. Mhm. No to 13. 13, tak? Mhm. Wypalasz mu dosłownie dziurę w dupie. A teraz rób rzut, czy się wybronisz z ongoing. Rzut D20. Niestety nie. Nadal na tobie spoczywa efekt. Musisz rzucić 10 lub więcej na K20. Żeby się wybronić. Kriff. Ja sobie, panie, teraz takie pytanie. Czy ja mogę, pozostając z nim w walce, przejść tak tutaj? Na początku leżysz. Ale to musisz... Ty musisz najpierw wstać. Musisz najpierw wstać. Nie mogę się czołgać? Okej. Okay. Czy możesz, ale generalnie prowokujesz jeszcze więcej okazyjek. Dobra, wstaję. State prone. Wygasło. Wstałeś. Dziękuję. Następnie przynajmniej temu panu spróbuję wygrzmocić Holy Strike'iem. Twój holy shit strike. Mm-hmm. Nie krać Jury, i tak wiem, że nie trafię. O, trafiłem. My zawsze czekamy tylko na twój on pain of death, nie? Jest epic skill normalnie. Tak. Ja, ale co? Co on ma epic skill'a? Taki fajny skill jego. Nazywa się On Pain of Death. Zdaje 3K8 plus charyzma i jakieś tam pierdoły jeszcze. Tak, wyrzuciłem 3 jedynki, wiem. Tak? A tak, rzeczywiście. On w Dark Heresy jeszcze... Czekaj, w Dark Heresy trafił tylko raz Dragon Breath'a. Tym wziąnięciem. Raz, z tego co pamiętam. No, nie, w Dark Heresy to był Dark Sun. Dark Heresy też może być. Dobra, w każdym razie to jest jeden weapon. Czekaj, jakie miałem weapon damage z tego. 1K10 plus 3 oki. Mhm. Już rzucam.
To jest 5 plus 3, 8. Teraz pytanie, czy on ma jakąś podatność na Divine może? Na... Już ci mówię. Vulnerable Radiant. Mam Radianta na nim. No to dostaję jeszcze 5. Godzisz go. Twoja... Te święte moce, którymi jesteś przesycony, po prostu paraliżują to jego ożywieńcze ciało. Świecisz jak żarówka. Tak, po prostu pieprzą nim konwulsje i takie tam rzeczy fajne. Brand. Brand ci przejdzie. A jest. Moment. Się zamotał. Trzy razy przez tą bramę. Dwa razy. Tutaj będę miał osłonę przed tą malficzką. Tak. I Hunter spary na niego. Proszę. Chyba wam go dobije po prostu, żebyście mogli iść do przodu. No to się przyda. Tobie nadzieja. Mhm. To robi Dziada. Twin Strike'a na niego. Idzie do. Pierwszy szedł, drugi. Przeciwko AC-14. Minus 2, bo ja go trafiłem. No. A wtedy. Ale to nie, ty masz do All Defenses? Tak. To 12, no to chyba trafiłeś. No trafiłem. No. Mam plus 6. To wszystkie trzy kostki wchodzą. Bo jeszcze Hunter Squire. Tak, ja mam tu. I teraz okay. Jesteś następny pierwszy, który go walnął, tak? Nie, Mario walnął. A, no to Mario dostaje plus 3 do AC. On chyba nie żyje. Bardzo nie żyje. 2, Mario, masz plus 3 do AC, pamiętaj do końca. 9. To moje rundy. 19. Z samych kostek. Plus 3 do AC? Tak. No i kurwa, tylko z 20 mnie chyba trafię. No. Zależy jak, ale masz. Tak, co, ty masz więcej ACK-ów ode mnie? Ile to 18. Ze skilla specjalnego ataku Killdraka dostał. No i teraz mam 21. A to tyle co ja. To nie bądź taki do przodu, mnie trafiają. Mam mu zrobić jeszcze więcej? 23. Mięsny, ja bym chciał. Mięsny pies się spogląda krzywo na Kliwa i rzuca się z powrotem na niego, usiłując go przewrócić. Plus 7, niestety, ale jego łapska też spoczywałem na tobie, on podskakuje, usiłuje, wiesz, ale na szczęście tarczą go odtrącasz. Na duziutek nie będziesz dymał nogi, spierdalaj. Okej. Jak to lubi. Elfia Łuczniczka, spoglądając na tą waszą wesołą kompanię. A, właśnie, Cliff, dostajesz jeszcze 5 nekrotyka. I rzuć sobie tak, na i tego. I save'a. Nie. Nope. Chyba, że to jest save na coś konkretnego. Tak, na ten necrotic damage. Ale Elfia Łuczniczka, ona... To nie jest trójka, nic nie dodajesz. Okej. Okay. Elfia Łuczniczka, ona teraz celuje w Markusa. Zauważa, że tutaj jest Stowarzyszenie Hendogich Przechujów. Przydałoby się im, prawda, listę członkowską troszeczkę nakorygować. No ciekawe, czy przebije w tym momencie 23 ataka. No może. Ma szansę. No szansa jest. No. 20... Czekaj, ile masz AC bazowego? 20. Ile masz bazowego bez tego bonusa? 18? 18. Tak, 21. 3 to masz 21. No jeszcze miałem nagrobek, ale się przesunęła. Jeździra. Ale masz za Markusa plus 2 jeszcze. Za co? Za Markusa plus 2. Przecież on gra Markusem. A, kurwa, nie pojebało mi się. No. Chcę za siebie pójść. Nie, wcale. No ona będzie strzelać do ciebie. Z łuku łącznie plus 10. Trafia. 22, to trafia. A, jeden. Ona jest, proszę ciebie, Tengasuka. Zna się na swoim dziele. 9. Minus 2. 7. Brzdęk. Posłała strzałę, wiesz, tak...
No to wiem, ale patrzy coś nie bardzo, kurde. No. No trochę ci tam nadszarpnęła, zawsze tyle o ile. Telimor tak spogląda. Niech Telimor healuje Ignaza, ja zaraz wyhiluję. Ona chyba nie wie, co nas tutaj. Kogo leczyć? Ignaza lecz. Chyba raczej Kriwa. Nie, ja wyleczę zaraz Kriwa. Tak? Tak, ja go zaraz wyleczę. Ignaz, no masz 10. Ale to się swoim healing surge'em spokojnie sam wyhiluje, to niepotrzebny, aż tak potężny. Czy on ma jakiś lżejszy heal? Zobaczymy. Healing surge. Mniejszą dawkę. Szukam na karcie swoich surge'y i nie mogę znaleźć, jestem ślepy. Pod tymi abilitymi jest to. Hit points i tam masz. Nie, on na razie, on postąpi trochę do przodu. Będzie się chował nadal za wami. Jak dobry healer. Będzie próbował wspomóc Kriwa swoimi atakami, ponieważ on też ma święte ataki, więc przydałoby się coś a la właśnie Lens of Faith przeciwko refleksowi. Nieważne. Pierdolony garnek. Tak. O Jezu, mój garnek, gdzie on jest? Ej, on nie ogarnia. ale tak bardzo. Bardzo nie ogarnia. Kildraku? Pendraku. Patrzę, splunąłem na ciało tegoż prawie że nieumarłego wilka i sobie podchodzę do tego dziada, do zdechłego psioka. I mu jebnę. Czekaj. I mu jebnę z World of Binding. World of Binding. Okej. Okay. Była versus AC. No nie trafiło. Czyli mówisz, nie uleczysz Kriwa. Uleczę, bo za minorka na Kriwa rzucam właśnie Rune of Mending. A, Rune of Mending, tak? Tak. A to miało mu tylko dać dodatkowe aceki. Aha, dobra. Więc tak, Rune of Mending daje ci bez... Healing Surge'a. Plus jeden temporary hit point. Więc spend Healing Surge i dostajesz temporary hit point. Czyli masz Healing Surge'a 11, czyli 12 się leczysz łącznie. Tak jak... No proszę, jesteś podkoksany z powrotem. No hej! Jest do mnie przyklejony, czyli podnosi na wrażenia Więc oni, teraz widząc, że jesteście bliżej jej szefowej, to tak. Trzech w Kriwa, trzech w Kildraka. No zapraszam. Pierwszy. Kildrak. Dwa. Nie. Nie. W Kriwa. Nie. O, trafił. I nie trafił. Czyli dwa obrażenia mu zadałem. Tak, cała nawałnica strzał się sypie. Te truposze tak, wiesz, sromotnie naciągają, te strzały powoli unoszą i w takiej salwie wystrzeliwują ku najbliższemu przeciwnikowi. No ale niestety zdajecie się o wiele bardziej pancerni, zaś ta runa, która się na Kildraka odzieniu świeci, promieniuje i nakrywa, jakby twój pancerz się także zrobił o wiele mocniejszy. Markuś. Jak miał ten Powerful Rush, czy coś takiego, czy Bull, coś takiego miał, nie? Powerful Charge. Dodatkowy bonus do szarży, masz chyba plus jeden do szarży, bo na atak, nie? Znaczy tak, plus bo jeden ja dodatkowy do szarży i plus dwa do dema z szarży. Bo na karcie nie wpisane i za cholerę nie mogę tego znaleźć w podręczniku jak nóg. Dobra, czy mogę do niej zaszarżować? Dobiegnę chyba, nie? Zaraz ci powiem. Tutaj. Najpierw możesz podejść za akcję ruchu, a za drugą akcję zaszarżować, ale spokojnie. Spokojnie zaszarżuję ją. Spokojnie. Nie no, jak podejdę, to jak już zaszarżuję, to skilla nie użyję. Bo tu jest tak rozwiązane. Szarża to jest standardowa akcja i ona może być z akcją ruchu pomieszana. Patrz, na przykład jesteś tutaj,
Robisz no. najpierw akcję ruchu tu, a potem stąd akcję szarży. Rozumiesz? No i na to normalnie ją atakujesz. No w następnej turze ją zaatakujesz, ale wiążesz ją walką i ona jest teraz, wiesz. Już nie będzie sypać z tego łuku. Nie, bo ja chcę ją zaatakować od razu. No to ją od razu zaatakujesz, no to rzucaj teraz, czy przebijesz jej AC. Ona ma AC 17. No tak, szarża to już pozwala ci zaatakować, ale to jest zwykły basic attack. No chyba spokojnie ją przebił. Tak, przebiłeś. Szarży. Na ulubione babosze Moralina. Czym jesteś, zdechły ciosu? 3 plus 2. 5 i masz jeszcze bonus. 10. Łącznie 10. Pusz. Dostała dość srogo, ale tylko zwarła groźnie brwi i się zabierze. Ignas, użyj second winda. A ten, mogę na save rzucać teraz, czy na koniec rundy. Na koniec. Najpierw na początku się aplikuje z ongoing, dobra. Coś robisz i na końcu po zadeklarowaniu wszystkiego rzucasz. Użyj second winda, bo możesz zginąć, jak oni ciebie wezmą na cel. Dobra, to ja... Chowaj się za Brantem. Cicho siedź. Bo się przemieszczę w swojej turze. Właśnie. Nie, tu gdzie stoję jest dobrze. Ale... Zobaczę tylko... Dobra, to w psioka rzucam dalej Magic Missile. O kurwa. Pięknie. Dobra, to plus 5 plus 3 10. Plus 4, 8, 9. 10 plus 1 różdżka. A, masz jeszcze różdżkę. Boom. Save. Zdane. Udało się. Czytany. Jeszcze minorkę może użyć, nie? Na second winda? Nie, second wind to jest standard action. Aha. Są specjalne skille, które ci użyć tego jako tego. Panie, ja robię ogólnie, tylko się jeszcze upewnię, jaka to jest akcja. Bo zrobię coś ciekawego. Minus 2 z tych obrażeń poproszę. Ja podaję odporność na wszystkie obrażenia. Faktycznie. To jest rojce. Plus 3. Ja. Sorry, muszę po prostu coś przeczytać, to jaka to jest. Ten run, please. A dobra, to jest minorka, świetnie. Okej. To tak, panie. W takim razie... Ja przyklejony do wilczaka przesuwam się za moją akcję ruchu tutaj. Ale panie. Shit, możesz tylko jedną kratkę. A nie mogę wykonać akcji ruchu, jak jestem z nim w walce? Nie. Shiftujesz po prostu. Okej, shiftuję tutaj w takim razie. Teraz jeszcze miareczką policzę. Powiedz mi, czy ja miałbym tą elfkę w berście 5? Tak. To byś Markusa jeszcze by objął. Panie, ale to jest challenge. To mnie akurat nie obchodzi. Ponieważ ja w tej chwili za minorkę używam Divine Challenge'a na niej. Co te challenge'e dają? Ja tego kurde nie wiem. Nie bardzo. Pan Creature in Burst. Close Burst 5. Mark the target. Target and mark the target. Mark the minus button. Attack rolls. Attack the target. You as target, a co to ma damage equal plus 3 to your plus 3 plus your charisma. Fajnie. Nie jest dla penalty to attack roll. I dostaje dema, jeśli nie zaatakuje mnie. A nie może mnie zaatakować, kiedy jest związana walką wręcz. A za moją normalną dalej holy strike'iem męczę. Ale to psiaka. Chyba trzeba coś rzucić. A nie, nic nie trzeba rzucić. To jest 7 plus, już ci mówię, ile mam ze ptaku. Dobre. Plus 6 wedle karty. Jeden zabrakło. No. No niestety. Starza się. I teraz rzucaj save'a. Udało ci się. State. Fajnie uchnął. Okej. Brand. Bo się przejdzie. Tutaj.
I co, no wdzięczę się za te hapsy stracone pierwsze pani Elfi. I Twin Strike'a na nią poleci. Mhm. Sprawdzę tylko, czy ten... Nie, jedną kratkę. Dobra, leci. Trafiony. Trafiony chyba drugi. Tak. Drugim trafiłeś. Plus 3. O Jezu. I 11? 11. Oj, zabolało to. I to bardzo nawet. Zabrałem więcej niż ona mi. A to się liczy. Au. Well, fuck. Zdechłe piesso. Piesso spogląda w bok, widzi kogoś bardziej swojego rozmiaru. Ale tak? Nie masy. Upier- I... Jak mawiał Muradin, po pierwsze zwiększ masę. No i pies gniewnie spoglądając na Kildraka, że ten tutaj z młotem mu wojuje i obrażenia mu zadaje, natomiast Kriv o wiele bardziej pancerny, więc miał co do niego startować i smolić cholew. To na Kildraka się tym razem rzuca. Plus 7. Trafia. Trafia. Czyli 1d6 plus 3, 8. I panie. No wiem. Przewraca cię. Poczekaj, zostaw ten. Chciałem go przesunąć. Czekaj, dobrze było. I dostajesz zakażenie nekrotyczne, powiedzmy. Zaczął cię szarpać i tak dalej. No po prostu było to bardzo nieprzyjemnego. Elfia łuczniczka zaś. Ona shiftnie się tutaj, wyciągnęła miecz, czuje, wiesz, tą światłość bijącą od Kriva, jednakże jest tutaj przy niej jeszcze jeden wojownik, więc w niego postara się rąbnąć mieczem, ze stosowną karą oczywiście. Plus 6. Oj nie! Markusie, ona ci tańczy, wiesz, przed nosem. O, margaryna! Mm. Tak. Margaryna. Mieczem wywija, ale ty bezbłędnie, wiesz, parujesz, a i twój pancerz zbiera te cięgi, skrząc się tylko od iskier. Ale ona teraz chyba dostaje 3 plus charizma od tak. Fire the Mage'a. Tak, nagle coś po prostu, wiesz, sprzężenie zwrotne w jej umyśle powstało. Skurcz. Prawie się złapała za głowę, tak aaa! I 7 dema dla niej, poproszę. Ile? 7, bo liczę, że bez levela ten charyzma moc. Nie, bez levela. Czyli 7. Dobra. Bo to jest 3 plus 4 charyzma moda. A, stary, my zapomnieliśmy o jednej rzeczy a propos krasnoludu. Ja mogę sobie save'a rzucić na to, czy on mnie przewróci. A, no to panie, to rzucę. Już sprawdzę tylko, jakie tam były dokładnie zasady. Ale dobra, to ona dostaje 7. O, wow. O! Shit. Jaszczurka już to kontratakuje. W tym momencie, drodzy panowie, jeszcze. Jaż to już jest czwarta runda. Tutaj zaczyna się... Dobra, to ja rzucam tego testa. Znosić ziemia. Także... I nowe trupki zaczynają powoli wyłazić. No zaraz wpadnę między trupki. Kto jest krytyczny? Ja mam 11. Ignas, no i zdecydowanie. Dobra, dostajesz drugiego Healing Warda. Czyli wydajesz, rzuć D6 i dodaj do swojego Healing Surge'a, nie? Wow. O, o. 16 odzyskujesz. 7. I'm alive! Revitalized, motherfucker! Jak masz co z tymi krasnalami? Tak, to po prostu rzucam save'a. No to rzuć save'a na początek, spokojnie. Ty nie jesteś przewrócony. No, zadaj mi te 5 obrażeń. Chodzi ongoing. Okej, dobra.
No, no do tego pana tutaj, tego brzydkiego wilka. Najpierw go potraktuję czymś dobrym. Mhm. Z jaką runą? Ja go potraktuję z World of Exchange, z runą destrukcji. Tak, zmienię sobie runę. Mhm. Odpala się nagle runa. Na drugiej, odwraca top młot, na drugiej stronie topora jest inna runa. Się odpaliło, no i go pizgam. Mhm. Jasne, kurwa. Na bogactwo. Żarówki w tej runie chyba nie wymieniłeś. Zakładałem, że one się zapalają. No to teraz save na ongoing. Mhm. Jeszcze coś ciągle. No nie. Nie, niestety. Ja sobie użyję... Czekaj. Second winda. Czy ty, ale... A, bo ty masz jako minora. Krasnoludy tak. Mają. No. Masz fajnie. Mel. Już mówię. Już ci powiem. Healing Surge'a mam 8. 8. Minus. Troszeczkę się nareperowałeś. Jeden Healing Surge spada. Okej. Okay. Szkieleciory. One tutaj podchodzą. Ja ale on tylko podbiegł. Nie ma. Ten też robi podobnie. Co, kurwa, spala mu prawie? On nie przejdzie przez to koło. To już ważna informacja. Natomiast ci, no i tutaj strzelają. Trzech pomoże swojej szefowej w walce z Markusem. Ponieważ ona jest ważna. Teraz widać? Wszyscy przeciwko temu macie plus jeden do ataku. Do atak roli. Plus 16 łącznie to nie, nic ci nie robi. I też nie. Natomiast przeciwko Krivowi trójka. Raz. Nie, nie trafi. Plus 6 to jest 20. A ty masz? 21. To nie. Drugi. Nie. I trzeci. Łuk mu się zaciął. Yeah, right. Musi wymienić. Markus. A to ma ongoing damage jeszcze, nie? Jakiś, czy to schodzi teraz? Nie, normalnie możesz pizgnąć. No. Nie, bo chcę ją zmarkować, ale jeżeli to zrobię, to wtedy twój zejdzie, a nie wiem, czy się jej nie kończy, czy... Nie opłaca się, bo mój, jeżeli ona przeżyje i zaatakuje ciebie, to ale... będzie jeszcze mocniej. Ale on trwa jakiś czas, to nie jest przez całą on walkę. On trwa, aż zmarkuje kogo innego. No. Jebnij jej tym, mój trwa do końca następnej mojej tury, więc... Tak, ale mój trwa w chuj, czyli przez całą walkę, póki nie zmarkuje kogo innego. Dobra. Aha, kurwa, tak... Nie wiem. Sorry. W bliskiej odległości już nie jesteś taka cwana. Ja też nie. Ale ja się z nią biję, więc mam ciężej machać glebią. Chociaż czekaj, plus ile ja tam mam? Ale z czego ją atakowałeś? Czy ją atakowałeś basic atakiem, czy robiłeś jakiś atak at will? Basic. No to zobacz na karcie ile masz. Masz tam wpisane przy broni. Przez a, panie, nie. Kao. On your turn, you must engage the target you challenged or challenge a different target. To engage the target, you must either attack it or end your turn adjacent to it. If none of these events occur, by the end of your turn, the marked target condition ends and you cannot use Divine Challenge on your next turn. Okej. Mówię, to by było zbyt fajne, nie? A, czyli do tej czyli ona nie dostaje tego 7, bo nie zaatakowałeś jej. E? Żeby to zadziałało, musisz ją zaatakować do końca swojej tury. A. Czyli najpierw to używasz, a potem nie wiem, chociażby melee basic ataka, albo, czy... albo kończysz w jej pobliżu. Jeśli tego nie zrobisz, to lipa. Mhm. Dupa zbita, jak to się mówi. Da, Markus.
No to 14 tego. No ale czy to w takim razie rzucę mojego challenge'a, nie? Combat challenge, bo bym go rzucił, jak bym wiedział, to 14 mam łącznie na kości przy zwykłym rzucie. To pewnie przebiłeś jej. Ale przeciwko czemu? Przeciwko AC. AC. To jest combat... No on zrobił basic ataka, nie przebił jej. A, basic ataka. Nie. Tak, basic. Tak. Świstasz jej przed oczami tą glewią, ale ona jest niezwykle gibka i zręczna i dziewczyna, wiesz, z gracją kota uchyla się twoim ciosem. Ale combat challenge ma. No, ma. Dobra. Ja się tutaj. Jaki spryciarz, nie? To już będzie chyba podwójny ruch. Nie, 6. Masz 6 szybkości. Okej. Okay. Bo on nie ma ciężkiego pancerza. Dobra. I tak to nie robi nic. W porządku. No to będzie znowu Magic Missile w wilkołak. To masz plus 1 do ataku. Mhm, tak. O, na pewno. O, spokojnie. Tak. 6 plus 5, 11. I plus 1. No już jest policzone z plus 1. Tak. Bydla się czuje coraz gorzej, jak widać. Chris. Okej, okay, bydlakowi rzucam challenge w takim ale razie. Nie możesz rzucić teraz. Nie możesz rzucić. A, nie mogę w tej turze. Okay. Ale next turn, to znaczy, że na tej co była. Nie mógł. Teraz aha, już może. Dobra. Okej, okay, to bydla dostaje challenge'a. Ale się będzie kolegów. I piesek dostaje. Not really. Chociaż? Plus ile masz? Plus 6. No to jeszcze plus 1 to jest plus 7. No to spokojnie dostaje. To trafiłeś, on ma AC14. Okej, okay, no to dostaje 1K10 plus 3 w takim razie. Jep, i to jest Radiant, czyli... Plus 5 dodatkowe. To jest 3 plus 3, to jest 6 plus 5, 11. 11. Wypalasz po prostu w nim. Ty walisz młotkiem? No. Wypalam w nim odcisk młota. Tak, dokładnie. Wypalasz w nim odcisk kawałka młota. Bestia się wije, wiesz, szczeka na ciebie, warczy groźnie. Zdecydowanie rozejrzona. Brand. Widzę, że tutaj Telimor zaczyna być zagrożony. Przez te dwa pany. Dorobię strajka, ale nie wiem, czy na to pójdziesz. Po prostu, żeby tych dwóch trafić, wiesz, jak z tego zdejmę, to żeby druga strzała poleciała w niego. To znaczy nie, po prostu deklarujesz. Po prostu pierwszy będzie miał... Bo to jest, to się dzieje w tej samej, w tym samym czasie, nie? Przeciwko drugiemu masz po prostu plus 2. Znaczy on ma plus 2. Dace. A ten ma 16, więc pierwsza kostka będzie na tego bliżej, a druga na tamtego. No. 2K20, widzisz. Ładuj. Ani mnie... Złamał strzałę. Shit. Wyciągłem krzywą strzałę i strzały poleciały. Złamałeś powietrze. Lecące Mi-24. Nie tą stroną wystrzelił. Bestia. Już miała zaatakować dalej Kildraka, ale po prostu Kriv łomocze go, promieniuje w niego tą porażającą, strasznie bolesną energią, tak jakby szatana kąpał w wodzie świętej. Tak? Odmaczał mu hemoroidy. Więc bestia się z powrotem zwróciła ku Krivowi i... I się pogryzła sama. Zobaczyła swój ogon i zaczął się łasić. Tak jest. Cześć, nie! Nie, dlaczego nie swój ogon? No. Natomiast spojrzała tak gniewnie na Markusa z takim, wiesz, wyrazem co? You want some? You want some? Come get some, nie? No i robi, wiesz, atak swoim mieczem długim. Tnie. Plus 8, to jest 19. Trafia.
akurat chyba, co? Masz 18 AC. No akurat. No. Akurat. A ten bonus od tego? Kildraka? Jest tylko wtedy, kiedy jesteś przy nim. Kiedy jestem przy nim. Albo w tej samej rundzie. No. Okej, okej. Więc K8 plus 3. 7. Telimor zastanawia się, fuck, it's bad, robi shifta tutaj, chociaż zaraz, kurwa, co może zrobić takiego leczącego? Spójrzmy wszyscy na tę kartę, znaczy na te skille, bo to jest... O, Channel Divinity Turn Undead, Burst 2, czy obejmie obu? Nie. Jak burst 2, no to powinno być. Niestety obu nie. Ale zrobi shifta w takim razie. Tutaj. No i teraz może. Tak. Znaczy generalnie jak trafi to sprzątnie, no to. No właśnie o to chodzi, może sprzątnąć dwóch naraz. To jest jeszcze radiant damage, więc kurwa. No mówię, no to nie ma szans, żeby to. Jak wisdom trafi, to versus will. Jego wisdom versus will. Kurwa, masz. A-a. Pierdolę. Nie wierzę. Judasz pieprzony, za to srebro. Judeusz, Hilda. No, dodawaj mi obrażenia. A, właśnie. Ja sobie od razu rzucę save'a. No, panie. No. No to jest save, nie? Po prostu, żeby już było. I ja mu zrobię jakąś krzywdę. Ja mu zrobię krzywdę, a zrobię mu basic attacka. Co? Bo dlaczego nie? No nie, nie zrobiłem mu basic attacka. Dum, dum, dum. Okej. Okay. Tak, ojej, to podejdzie do Telimora. To okrąży Telimora. Mam na niego Combat Advantage. I z dwóch stron te jebaki... Cenny krzyżyk. Tak, siepią go. Plus 6 i plus 2, to jest łącznie plus 8, 17. Ile on ma AC? 17. A drugi? No raczej. Za 8 dostaje. Buch. Dobra, następnie. Ponieważ widzą przede wszystkim Branta, który łupie ich szefową, to teraz aż 5 będzie starało się strzelić Branta. On jest bardzo niebezpieczny. Ale mam plus 3. Mam plus 2, tak. Tak, masz. Ja mam w sumie AC 21 w takim razie. Raz. 2. 3. 4. 5. Nawałnica strzał się podspała. Jedna leczy w kliwa. Nieważne. Ich skuteczność jest legendarna, dobra. Skuteczne szkielety, można je gdzieś wynająć? No. Dobra, to jest niesamowite. To jest takie pytanie, bo zastanawia mnie ten skill Ripping Strike, który mam. On mi zadaje normalny mój damage plus strength modifier, tak? Tak. I jedynym bonusem tego skilla jest, że jeżeli nie trafię, to i tak zada dema. Tak. To w tym ale chodzi. Tylko odnośnie siły, nie? Tak sam modifier ze strengtha, bo on tu handle. Do tego zawsze na miniony używaj. No, nie, na miniony mam ciekawsze rzeczy. Ja właśnie mam takie, że... Ja mam właśnie takie skille, że jakbym tak wpadł między te kurde szkielety 5, to by tam dużo łatwiej się to posypało. To na co czekać? Nie, bo mam bossa. Tak się nie gra wojownikiem. Ona mnie uderzyła. No to biją. Siła versus AC. Tak jest. Zwykłego strzała w mordę dostanie. O kurwa! Krytyk! Zwykły panie. Jak tu się krytyk wydało? Krytyk oznacza... Pełnego dema. To znaczy nie musisz rzucać, po prostu obliczasz z kostki tak jakby max wypadł. Czyli to jest 8 plus siła twoja. Mhm. 8 to jest 11. Puff.
że się jedną tą glewią, wykrawasz sobie w niej sernik. Ignas. O, no to ja jeszcze w nią walnę też Magic Missile. Mhm. Magic Missile! I'm out of mana. Moment. Teraz Magic Missile to by... Nie ma, na pewno nie trafiłeś. Przeciwko refleksowi. Na pewno nie, ona ma 18. Refleksa. Nie da rady. Najlepsza defensywa. I jeszcze za akcję ruchu. Mhm. 2, 3, 4, 5, 6. Nie ma mnie. Chowałem się, nie widzicie mnie. Dobra. To za się Kriv. Ja. Ale ta walka się ciągnie. Ja. Bijemy Kundla tym samym. To jest 5 plus 6. Nich. Plus 7. Więc plus 7 to jest 12. Nic. No za mało. Za mało. Zdarza się. No spróbuję mu zdjąć tych skeletorów z pleców. Daj mi tego psa. On ma 9 HP. Ile ma hapsów? 9. No to dobra, ta Hunter Square masz na jeszcze niego. Plus 1 przeciwko jego ataku przeciwko niemu. Nie, nie, nie wejdzie Hunter Square na niego. Dobra, tak czy siak, Twin Strike. Mhm. Plus. Drugi trafił. Wyszedł. Czyli K10. Plus 3, 12. No to jest martwy, skończyłeś dziada. Przetrawiłeś go sobie. Weź sobie tak, żeby było dobrze. Night. Zdechłe psioki. Już ich nie ma. Są bardziej zdechłe? Tak. Są po prostu nieministerialne. Telimor. O Jezu, co on może zrobić? Nic. Nie wiem. Nie, on tam miał jeden atak, widziałem w mele. Please shield. Tak, jak popatrzmy. No. Kurwa. No dobra, to robi Priest Shielda na jednego z tych dzwońców. To jest siła versus AC. Ale panie, jeszcze ma tego rajcie z Branda. Chociaż nie, on i tak nie ma. Dobra. Kurwa, no po prostu. Żal.pl. Ja mam pytanie, a elfka nic nie robi? Jak nie robi? Robi. A chyba przeskoczyliśmy ją, bo nie ma jej... O, shit! Tak, ja usunęłem nie ten token z inicjatywy. God damn it, nigga. Ona miała 10. Jest na końcu, nieważne co tam pisze, ale... chodziło o inicjatywa miliard. Ale w sumie to i tak nic nie zmienia. No, to ona walczy z Markusem. Ma trafia... Ona ma minus 2. Mario, nie ma za co! Ale... Plus 3, 8. A ile ona ma w ogóle do tego, do ataku? Co? Plus... Ile ona ma do ataku? Plus 8. Plus 8, no to akurat. Bo no. Ma jeszcze z 2 z Marka mojego. Ma minus 2. To znaczy, ma minus 2, jeżeli walczy z kim innym. A jeśli z tobą, to nie. Aha, jeśli z tobą, to nie. A, to tak, bo to jest na ściągnięcie uwagi przeciwnika i zmuszenie go do walki z tobą. Telimor, nevermind. Kill drag. Agro. Jak patrzysz na tego Telimora, nie? Taki kapłan. O, będziemy święcić wodę, nie? Tak podchodzi tutaj zrezygnowany. Jebnie temu z Rune of Protection. Mhm. No jebną chyba mu. Zwykłym atakiem. Dobra. Miliard. Nie ma. No i... Weź sobie Rune of Protection. O kurwa, nie ten token wziąłem. Sorry. O. Miotasz się jak szoton. Szkieletory. Ten szkieletor zauważa, podszedł tutaj ponury brodaty jebaka, walnę mu. Plus 6. No nie. 17. Nie. A te z kolei porzuciły swoje łuki, pochwyciły, proszę ciebie, miecze i idą sobie. A ten, który tutaj idzie, ma rękę wyrwaną koledze z tego. Tak. Która działa jak miecz. Na której sobie rękę żółwie. Z mieczem.
O, dokładnie, rękę z mieczem. Co, tutaj podejdzie. Siup. Ten się zainteresował, może z tyłu przejdę. Generalnie tak, spróbuję testu akrobatyki. Zjebał się. Jezus Maria, co się... Panie! Ty, a nie dostał Demon Impactu, bo nie, za nisko. Za nisko było, on za mało waży zresztą. A szkoda, byłoby śmieszne. Nie, daj kawałek. Oni se podchodzą. Markus. On stopował, używam, chwila. On stopował, fuck. Weź sobie second winda potem. Temporary hit points equal to 2d6 plus your constitution. Wow. Ile on skona? Dużo chyba. Bonus skona. Ile masz? Szukam. Mario. 3. Plus 3. Więc... 11. Temporary haksów. Nagle Markus po prostu posilił się nową energią, znalazł sobie kolejne pokłady. Wampir! Znalazł w kieszeni kanapkę, której nie doję. Kanapkę z malczym i z drzemem. Tak. Z drzemem i stolcem. To jest minor, więc jeszcze masz akcję. Możesz ją normalnie zaatakować. Tym samym Ripping Strike'em na przykład. To ja bym wolał, nie, ja bym wolał ze skilla użyć jakiegoś czegoś. To Ripping Strike to jest... No, to Ripping Strike, tak. Weź Cliffa lepiej może, bo możesz nie, jeszcze obok zaatakować go. Ripping Strike tak samo, mam dwa ataki. A skilla... Nie... Jeden atak masz z Ripping Strike'a. Jest rip... A to mi z skill podaliście, ja chcę... No to nie Cliffa. Ja chcę passing attack, o. Passing, no. Bo Cliff mi się nie opłaca, bo nie zabijesz killa, to nawet jak dostanie z mojego moda. Zabijesz! Jak zabijesz? Zabijesz? To jest minion! To jest minion! On ma czterech, no. On ma jednego hapsa! Minion ma jednego hapsa. Aha, no ale to już... może być Cliff w sumie, bo to przynajmniej nie zużyje trup. Bo Cliffa w elfią dziwkę. Pięknie, trafiłeś. Weapon 2K4. Tak, 2. Tam mam ciemno w pokoju. 6. Plus 3, 9. Łącznie. 9, tak? Tak, no i ten co tam akrobatyki próbował to... Nie, ten obok, ten tutaj, bo musi być obok. Boom. Aha, to inny próbował akrobatyki. No tu, na dole. Próbował ten. Ten na dole. Ten na dole. Wziąłeś, kurwa, kliwę. Wziąłeś potężny zamiach tą swoją glewią. Sieknąłeś po niej i przy okazji po jednym sąsiadującym z nią kościeju i rozgruchotałeś go na drobne. Dobra, ma Ignas. Dobra. Miejsce elfki Cloud of Daggers. O, proszę. Spokojnie trafione. Jezu. Ile łącznie? Miliard. Znaczy się 10. O. Zasiekałeś się. Tyle ją biłem i ją przed ją zabił. Ja pierdolę. Już tyle są. Tak, tu są. Tu są panie. Tutaj po prostu kręci się i śmierdzi. W tym miejscu. Co w tym? Tutaj? Tak, tu przed tobą. Nie wchodź tam. Tam nie wchodzić, bo pierdol. Bo dostaniesz jeden. O nie. Ty, ale panie, jak wyjdziesz kielem, to zdechnie, a one są głupie. No i to był mój plan. W końcu będę 18 inta, nie? No. One mają całe 3 inta szkieletów. No. No, są tak głupie, że one po prostu idą przed siebie. Do celu. Mogą nawet stwierdzić, że o, to lata fajnie wygląda, może spróbuję w to wejść, będzie fajnie. Będzie dobrze. No bo ja sobie, panie, przechodzę tutaj. Biję tego szkieleta. Jebaj. No jestem... Jebam. Ile on ma ce? 4 tylko? Ma no. 16. Well, fuck. Chyba, żebym go, panie, zaszarżował, ale nawet nie. Nawet z tym bym nie trafił, więc...
Nie cofamy deklaracji. Dobra, Brand. Się shiftnę, albo nareszcie przejdę tutaj. Mhm. I twist strike'a na tego i na tego. To są najbliżej praktycznie. Panie, na tego pierwszy... się nie opłaca, on pójdzie tutaj i zdechnie. Wal w tego to te dwóch. Mhm. Tych dwóch. Albo tych dwóch. Panie, tego i tego Gienka, bo tego to ja może dobiję. Generalnie to ten nawet nie musi podejść, ja go trafię, ten co ma do, przed nagrami stoi. No tak, to ty ja masz, ma glewie, on ma zasięg. Ja mogę go pizdę, że on do mnie podejdzie. Pierwszy na ten, drugi na. Najśmieszniejsze jest to, że Mario, ty możesz tego też jebnąć. Tego też? Kapu. Tak. Dobre. Bra. O. Dobra. Przepraszam. Pytam. Jeb. Pewnie jakiś, który jest jeszcze schowany. Hmm. Jeden wyjdzie zza nagrobka taki skulony. Sama głowa tak się będzie toczyć. To pani już jest nieaktualna. Usuń token. Celimor. Ho, ho! Wielki kapłan Kruczej Królowej, pokażę ci gnoju! Co on zrobi? Priest Shield. O kurwa! Udało się cokolwiek! Jak ma se dupę ratować, to tak. No nie? Ale panie, za którym razem? O, fuck me! Fuck me! 10. No, pierdylia. Czy wpiszę, bo i tak jest martwy. No to tyle. I tak spogląda się na Kildraka. Co ty tutaj robisz? Jesteś tutaj zupełnie niepotrzebny, ty krasnoludzie, ty. Taki dumny z siebie zabił pierwszego przez całą. Okej, okay, następnym razem je tu nie będzie na tarczę Moradina. Śmiesznie by było, jakbyś zabił mu Kildrak. Postać, Artur wraca i nie ma postaci. No ja sobie tak tutaj, wiesz, tak patrzę. Zmieniam runę, okej, okay, bo ten, ta pierdoła trafić nie może. To mu trochę pomogę. I szarżuję na tego szkieletora pierwszego. Mhm. Nie, chyba go nie zaszarżuję. Cztery. Ale nie możesz. Jest... Mogę? Dwa po prostej trzeba przebiec. Jest. Plus. Szarży, ja mam plus 6, plus 7. Chyba za mało. Nie. Świstasz mu wokół tych kościej, tak, ale po prostu twój młotek. Żeby normalnie grumnął kogoś po flakach, ale tutaj się okazuje, że tutaj nic nie ma, tam gdzie powinny być flaki. No właśnie. To jest nie fair. Jest pusto. Jest tam to. Zajęte, kurwa. Przyciąg. Tak, szkielety robią to, co się faktycznie spodziewałeś. Ten wchodzi w te do giery. I zdaje. Bo jest głupi, no. Ma no kurwa, mam najniższy poziom intelektu, jaki może. On nie patrzy, co się dzieje. To był dobra kwestia. No i wzdycha. A drugi podchodzi z kolei tędy. No i dziabie. O, dziabnął. Dziabu. Za 4. Chlasnął cię mieczem. A ten, on wkrywa. Nie. Ten na dole? No ten na dole jeszcze. Basic. O, właśnie. Ten tak zawraca. Ma... Nie. Sensu. Będzie śmiesznie, jak on wyjdzie w to dagerze. Trochę tu popsuł... zasłania, więc idzie klatkę wyżej, nie? Szkoda, bo popsuł mi trochę plan, bo ja chciałem się udać na tą kratkę, ale to... A ten, ja mogę... Jak... dostał obrażenia. Jako minor action ja mogę w każdej chwili chyba ten... rozwiązać to. Tak. No, to tak robię. Stryka z palcami i nie ma. No, nie ma. Odgajsło. Co, zepsułeś mi tą kratkę? Twój ten. Twoja... No i się pada tam stylotami. No generalnie to passing attack. Albo kliwa, kurwa, coś będę szczypał. Ty, ale panie Ignas, czekaj. A czemu nie A ja? Nie, przepraszam, bo Markus. Ja, no to... Mieliśmy ten. To kliwa, bo obu trafisz. No kliwa, bo się bardziej opłaca. Mhm. No trafiasz, oba obaj padają. Ściągasz obu. Nara. Dobranoc. Drugi też pada.
Martwe dziady są. Świsnąłeś, przecięłeś. Kurwa, to tylko się odbierało Martwy. No. Teraz brawo! Jest... go! Magic Missile, wiadomo. Nietrafiony. Dalej. Creep. No może on popełnił samobójstwo już. Ja próbuję. No dobra, boom. Trafiony. O. No. Nie muszę nawet rzucać, odejmij go. Nie ma go. Dobra, słuchajcie. Posiekaliście to, te wszystkie bydlęta. Jest ktoś ranny? To mogę się podzielić. Kanapko. Wiesz, no tak się bardzo kanapko. Wzrusza ramionami. Wygląda na to, że żeście przeczyścili całe to cmentarzysko. Natomiast jest kwestia tegoż kręgu. Natomiast... Ja właśnie, jeszcze przeszukałbym tą panią... A, znajomą. Właśnie. Skoro przeszukujesz, to zapraszam z powrotem na poprzednią mapę. Juriu, taka kwestyjka malutka. No. Rzucam tego Lionhandsa na Kildraka. Co to daje tam? To jego, on wydaje healing Serge'a swojego na mnie. Aha, tak, no healing Serge'a plus charyzma. Zaraz zresztą sprawdzę. A jak ty healing surge działa? Ja tego nie pamiętam, Jezu. To się po prostu rzucasz sobie kiedy chcesz? Jak? Tyle ile ich masz? Jak jest masz? Poza walką. Podczas encountera możesz tyle... użyć second winda, to ci spala jednego healing surge'a, a po walce możesz użyć tyle ile chcesz i się odrodzają co dzień. Healing surge odpowiada za taką wytrwałość organizmu, tak? Czyli po prostu po walce, wydając healing surge, wy po prostu siadacie, odpoczywacie, wiesz, popijecie sobie trochę wody, rozmasujecie mięśnie, gdzieś się zabandażujecie i jesteście gotowi iść dalej. I teraz mam ulubionego konia Moradina, co ja jeszcze? Czyli koni, żeby pić wodę? Ja mam opisane, mam 9¼ HP i mam jakieś na dzień 12. No to na dzień możesz użyć 12 razy, a twój healing surge dodaje ci 9 HP. A. No, wydajesz na przykład jednego i odzyskujesz 9, nie? Aha, czyli mogę teraz na przykład 2 zużyć, tak? Podczas walki możesz, ale jako second wind. I możesz dobra, tylko ale raz teraz podczas poza walki. Poza walką. Bo już dobra, nie ma. Poza walką będzie tak. Chcesz. Ile masz healing surge'a, Kao? Ja mam 11 plus mój moc z charyzmy, bo mam do tego skilla. No. I to jest 11 plus 4, więc dostajesz 15 hapsów. No i wiesz, jestem pewny. Dobra, ja zapraszam na drugą mapkę. I to jest moje jedyne użycie healing, i to jest moje użycie Leon Handsa, bo doczytałem, że on jest równy mój charyzma, mój wisdom modifier, a mam jeden. Mhm. Przeszli wszyscy na mapkę? No. Dobra. Co znaleźliście przy tej kobitce? Otóż, moi drodzy, spójrzcie tutaj obok tego listu, znajdujecie takiż oto list, który ona miała w kieszeni. Okej. Zapamiętali, schowali. Może się przydać. Tak jest. Nie, no to healing surge'a sobie, wiecie, wydajemy. Tak, to znaczy ja biorę to chwało, czyli mam plus 15 HP-ków. Będę miał 18, 28, no jak będę pełno. Mhm. Poszedłem z wami raz i już chcą mnie zabić. Tylko za to, że z wami poszedłem. To możesz opuścić drużynę, Mary. Masakra. Gdzie nie pójdziesz, to każdy chce cię zabić, pomimo, że nic nie zrobiłeś, no. A nie, używam swojego healing surge'a jednego na wszelki wypadek. Mhm. Żeby nie było przypału, że tank za szybko zdechnie. Co się zdarzało, har. Dzisiaj byśmy, bo wiesz, wiecie, dłużej, no bez jednego gracza, no to jest dupa tak kontynuować. Mhm. Natomiast ja tylko powiem, co tam jest jeszcze ciekawego. Ten magiczny krąg, prawda, kiedy się przygląda mu Ignas, możesz sobie rzucić na Arkanę, Knowledge Arkana. Tak, czy ja też mogę się mu przyjrzeć temu kręgowi?
20. 20. No to wystarczy. Wiesz, że to jest właśnie to, co animuje nieumarłych. Czy mogę jakoś zniszczyć ten krąg? Jakiś rytuał przeprowadzić, oczyszczenia czy coś w tym stylu? Tak, byłoby to możliwe. Trzeba by było po prostu przerwać ten krąg, ale w odpowiedni sposób. Można go po prostu, wiesz, zamazać i tak dalej, ale uwolniona energia, z tego co wiesz, nadal będzie się utrzymywać ulatniać się spokojnie przez jeszcze kilka najbliższych albo miesięcy, albo nawet lat. No właśnie. Doprowadzając do randomowych i sporadycznych powstań nieumarłych, co by było dość niebezpieczne. Wylejcie tam wodę święconą, skoro jej ma tyle nasz kolega. Podczas gdy odpowiedni rytuał jest możliwy, natomiast będzie wymagał od ciebie trzech testów konkretnie. Trzech udanych testów pod rząd, no, znaczy nie pod rząd, ale w puli, żeby zrobić kontrformę tak zwaną. Bo tak jak dźwięki i fale się razem znoszą, tak odpowiednie symbole wstawione w ten krąg pozwolą go zneutralizować i przerwać. A jako, że Telimor jest specjalistą w walce z tego typu rzeczami, to on może w jakiś sposób nas wspomagać w tym? Mam pomysł. Wrzućmy go do środka i sprawdźmy, co się stanie. Na ulubione pambosze. Znaczy on się trzyma wersji, że pójdzie do miasta i najpierw zrobi srebrny kocioł. Jak zwykle bardzo pomocny. Kocioł. Swoją drogą, mogę mu pomóc z Knowledge Religion może? Jeżeli to ma jakieś... No właśnie, z religią albo... Konotacje religijne. Kana. Bo niestety to nie jest religijne, przywołanie to nie jest na przykład magia. Kapłański rytuał wskrzeszenia lub coś w tym stylu, to jest arkaniczny rytuał czarnoksięski zahaczający o nekromancję. Mogę mu pomóc w takim wypadku? Czy a mogę nasikać na ten krąg? Mam arkanę. Ale jako wytrenowaną? Tak. To możesz. Jeśli arkanę masz wytrenowaną, to możesz. Mam wytrenowaną arkanę, dlatego się pytał, czy mogę. Nie? To tak. Ty się znasz na tyle, żeby móc mu pomóc. Chlaśnij rudą. Czyli robisz test, Melu. No. K20 musisz przebić 10, to wtedy dajesz mu bonus Tempo. Plus 2. Okej. Okay. Ignas, będziesz rzucać z dodatkowym bonusem plus 2. Dobra, ja chcę to zrobić właśnie na tyle powoli i dokładnie, żeby nie przeoczyć niczego, żeby nie pomylić żadnego słowa, żeby użyć odpowiednich skład. Kiedy w ogóle zbliżasz się, żeby nakreślić odpowiednie symbole, prawda, w tej formie, to czujesz, jak twoje ciało przeszywa taki chłód, że po prostu musisz aż co jakiś czas rozmasować ręce, ponieważ palce ci chociażby drętwieją. To jest, wiem. Ale to nie jest właśnie zimno faktyczne, jest dość przeciętnie, tak po prostu Prado, teraz troszkę ciepła, poza tym byliście w walce, więc jesteście troszkę rozgrzani nawet. Natomiast to jest nienaturalne. Ej, jak ci zimno, to idź do kuźni. Na ulubione kowadło Moradina. Okej, okay, no to robisz pierwszy test. Powiem, co się stanie. Jeden. Okej. Wpisujesz w pierwszy zewnętrzny, najbardziej okrąg odpowiednie symbole i czujesz, jak ziemia zaczyna powoli rezonować. Jakby coś po prostu takie mikroskopijne drgania, które odczuwasz, czy to kreśląc coś tam palcem po puszkach, czy chociażby w twoje nogi, tak? Jak tam kucasz i czujesz lekkie drżenie. Jakby cokolwiek to było, troszeczkę jakby na ciebie ta gleba i ten cały okrąg warczał. Dobra, kolejny. Chciałbym poinformować resztę drużyny, jeżeli mogę to jeszcze zrobić. Mhm. Żeby przygotowała na wszelki wypadek broń, bo może się zdarzyć, że jak mi się nie uda, to za chwilę pojawi się tutaj coś większego i
i będzie niefajnie. Ja mam zawsze przygotowaną broń magiczną. Dam rzucać drugi raz? Tak, kolejny. Jeden. Pięknie. Pospiesznie wpisujesz kolejne symbole, upewniając się, że już inne na przykład wstęgi i tak dalej, te mazidła możesz spokojnie skreślić, ponieważ to tak działa, jakbyś tymi symbolami dostawiał obwody na jakimś prawda, układzie scalonym. Wracasz znaczenie. Hakujesz te. Tak. Taki po prostu źródła energii zaczynają, wiesz, po mniejszych obwodach, inne tam się wyłączają, te wstęgi, mazańce zaczynają, wiesz, które normalnie błyszczą się takim lazurem, tutaj zaczynają gasnąć i z powrotem wracają w taki ciemno-szary pył, którym zostały nakreślone. I wtedy, kiedy już tam dokańczasz te jedne z ostatnich, nie? Już masz się wziąć za finałową porcję. Czujesz, jakby spoglądała na ciebie jakaś bardzo potężna i wkurwiona prezencja. Nie wiesz, co to jest, nie wiesz skąd, ale coś jakby na ciebie spoglądało. Nie możesz się odezwać, ale czujesz na siebie ciężkie spojrzenie, jakby zza pleców. Odwracasz się, widzisz Kriwa, widzisz Telimora, który łazi i coś tam męczy pod nosem wymiary garnka. Tak? Kildrak stoi oparty o dobór, tak się przygląda tak, ale, praktycznie. Wiesz, oni no co, nic, ale czujesz takie potężne spojrzenie, nie wiesz kto to. A Bram, ja się mu przyglądam, to z racji tego, że już wyczuwał jakąś obecność wcześniej? Nie, tego nie. Nikt z was prócz Ignaza tego nie czuje. Bo ja się na niego patrzę sceptycznie, dlatego on czuje potężną konkurencję. No ciężkie w twoim przypadku spojrzenie jest. Sumiaste specyficznie. Dobra, to ostatni test. Brwi jak tego. Brwi Breżniewa. Uwaga, uwaga, będzie ostatni rzut. Dobra. Bezpiecznie udało ci się ostatnie runy nakreślić. Kreśliłeś. Teraz widzieliście, że tam nagle w tych mauzoleach jakby coś tak właśnie to zdenerwowanie, prawda, się przeobrazowało w żywy czyn. Widzieliście już, jak nagle coś załomotało w drzwi mauzoleum, nie? Przy którym staliście. Nagle te drzwi tego dużego zaczęły się tak elewać. I w ostatnim momencie, kiedy już Ignaz, wiesz, wy przygotowaliście broń i w ogóle, Ignaz kończy symbole, drzwi się otwierają, zauważacie jakieś 10 kolejnych szkieletów w samym wejściu. Cholera wie, ile jest. Możemy przejść na mapę znowu B, tak? Nie trzeba, ponieważ kiedy Ignaz szczęśliwie skończył, gdyby zawalił, to byście przechodzili. Ale otworzyły się drzwi, to widzimy mniej więcej. Tak. Ale Ignaz nakreślił dosłownie ostatni symbol. Nagle cały ten okrąg zgasł. Jak za po prostu pstryknięciem palców się wyłączył prąd. Jak zmuchnięta świeczka. Te wszystkie kamyczki, grudki ziemi, które dotąd unosiły się tak bardzo powoli, wznosiły w powietrze, teraz wszystko spadło. Podobnie jak te trupy, które się na waszych oczach rozsypały w stertę popiołu i szczątku. Ze schodów taka czaszka tak się tylko turlała. Dżdedeng, deng, 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 deng. Taki z hełmem wypadła. To my pewnie gdzieś tutaj ostaliśmy. A teraz Telimor za karę wszystkie z tych kości poskłada do grobu. Ej, dlaczego ten pyskara o to mówię? On teraz nie przeszkadzaj mu, bo on oblicza objętość garnka. Czy tak, się zmieści tyle wody? To jest z wykształcenia fizyk, nie? Więc to jest wyższa ta... Się śmiejemy, a następnego dnia przyjdzie i poda wszystkie wymiary. Telimora. No, hydrofantastyka. A odsłonisz nam kawałek tego dużego mauzoleum, żebyśmy widzieli, co jest w środku?
Jak się tam drzwi otworzyły? Tam są po prostu... znaczy tak, są trumny ustawione, w zasadzie takie grobowce kamienne, widać, że bardziej zamożnych osobistości. Jest kilka w ścianach takich półek, gdzie dotąd leżeli martwi, którzy zresztą wstali. No i są jeszcze jakieś, taka mała klatka schodowa prowadząca gdzieś pod ziemię. A tutaj te drzwi się nie otworzyły, nie? Ten... Nie. No, trzeba będzie sprawdzić, co tam jest i możemy później zejść klatką schodową. Otwierając, spostrzegać, że tam po prostu są te... Łopaty? Nie, no są też półki po trupach. Wy postrzegacie, że w takich mauzoleach to się często właśnie składa zbrojnych wraz z ich bronią, nie? I tak tutaj było i to były chyba pierwsze, które zostały opróżnione. Dlatego były uzbrojone te trupy i przy boku tej elfki. Czyli jest pusto po prostu. Jest pusto. To z nimi żeście głównie walczyli. Plus te, co powstały z grobów. Dobra. Natomiast... Zaraz powiem, ile znaleźliście jeszcze pieniążków. No, w zasadzie u jej boku znaleźliście długi łuk, długi miecz oraz 39 sztuk złota. Czy coś, czy ten miecz albo ten łuk jest lepszy od mojego, czy coś? Czy nie bardzo? Nie. On jest porządny, ale to jest zwykły. Dobra, na sprzedaż. Co więcej, już podliczę expa. A jest jakiś tam sposób zdobiony elficko czy coś? Znaczy widać, że jest sztuki elfickiej, ale to jest zwykły łuk, po prostu w innej modle wykonany, tak? W inny trochę sposób. Nic nadnaturalnego, jeżeli o to ci chodzi. A, może on po prostu chce ładniejszy. A, to możesz tak. Jest ładniejszy? Jest ładniejszy. To wezmę. Okej. Okay. Bardziej damski. Boy! Nazwę cię Felicja. Pretty taki, boy. Taki damski. Oh. Dobra, 130 Boże, dla każdego. Zrobiło się kosmato. Jak usłyszałem nazwę cię Felicja, to zastanawiam się, czy brat sypia ze swoim łukiem. Jezu. Okej. Ja w zasadzie tutaj mogę skończyć nagrywać. Dziękujemy za uwagę i zobaczymy się, mam nadzieję, jakoś wkrótce, kiedy Artur uporządkuje sprawy ze swoim mikrofonosłuchawkofonem. Whatever. Ze swoim lejkiem na sznurku, który mu się urwał. Tak. I będziemy mogli kontynuować dalej zwiedzanie tej podziemnej fortecy. Natomiast wy, kiedy żeście wrócili notabene do wiochy. Tak. I ludzie z początku nie wierzyli, że się zdołaliście zażegnać. Te hordy. To znaczy, no wiadomo, są jeszcze przerażeni, jak to plebs, nie? Pospół. Natomiast... no, Herold, prawda, i te ludzie zebrani głównie w karczmie się tak dopytują. No i jak? Jak dokonaliście tego? Jakieś dowody jakby macie? Jakby to było trudne. A jakieś dowody macie? Pokazuję mu czaszkę. Bo Markus mówił, że bierze czaszkę przecież. On się tak spogląda na czaszkę jak czaszka. Czy jednego ubiliście? Możemy się przejść na cmentarz. A widzisz ten młot? A, 50 ubiliście. No. Czy możecie ich przekonać jakimś pokrótce, jeżeli nie chce się wam odgrywać, to rzutem oczywiście na dyplomację, tak? Bo nie wiem, a mogę na intimidate'a moim wyglądem?
Nie daj, daję Heroldowi powąchać moją śmierdzącą szkieletu w glebie. No tak. A jak śmierdzi szkielet? Śmierdzi trupem, owszem. I podaję mu tą czaszkę. Ja się z nim dyplomatycznie dogaduję. Panie, widziałeś pan może, żeby ten... Widziałeś pan, żeby jakieś szkielety podeszły pod miasto? No, zaiste, żem nie widział. Widzisz czaszkę w rękach mojego kolegi? No, widzę. Widzisz młotek w rękach drugiego kolegi? No zaiste. Widzisz łuk elfitki w rękach trzeciego kolegi zdjęty z przyczyny tego bajku? No bajku? Kurwa nie żyją, ja pierdolę, wszystkie zabiliśmy, wyciąłem chyba sam połowę, no nie ma, nie żyją. Dawaj złoto. Dobra, wypłacili wam 200 sztuk. Do podziału czy na łeb? Był przeznaczony dla tego, kto załatwi problem, tak? Był jeden, no... A to ilu się zgłosiło do podziału, no to... Zgłosiło się dwóch, ich nawet nie było w środku. Czekaj, pół litra na pięciu, tak? No w każdym razie, kto się zgłosił, temu wydają, tak? No nie no, zgłaszaliśmy się wszyscy. 200 sztuk złota. No to każdy z kabzy miejskiej. Raz, dwa, oddelegowano. Trzy, cztery, pięć, sześć. A nie, przepraszam, na pięciu, bo Telimor nadal coś tam mruczy o kociołkach. Słuchajcie, on już sobie obczaił całe rozmiary kociołka i wykminił, że mu zabraknie srebra i teraz z kapłana stanie się złodziejem, będzie wszystkim podpierdalał srebro. No mu brakuje do kociołka. Chodzi do ciebie i głaszcze twój mieszek. Tak. Ten mieszek. Nie ten przy pasie, ten niżej. Saczek, inaczej mówiąc. Cześć, ja biorę 5 srebra przy stojniaku. Dla wojskowych 100% zniżki. Boże, za godzinę. Co wy z niego zrobiliście, że on nie będzie się kreślać na tej sesji, kurwa, nie? No, niestety, takie jest prawo nieobecnych, bycie opierdalonym i to jest, proszę ciebie, piękna rzecz w każdym RPG-u, tak? I 200 na 5 to będzie po... 4 dychy na głowę. O. Plus 39, które znaleźliście u tej elfki. Też można podzielić. Nie, panie, niech ma Brand się z nią bił. Jak już wziął łuk, niech weźmie i znaczy, ja to wpisuję generalnie do wspólnej puli tutaj na górze. Wspólnej kieszeni. No. Jak ktoś będzie chciał coś kupić, no to wtedy po prostu jest wspólnej puli. Brand się z nią bił. Składa podanie, petycję i w ogóle jest rozpatrzony przez resztę drużyny. Nie. A widzisz ten młot? Tak. No. Jaki Brand się z nią bił? A to potem będziesz dawał pieczątki pod te podania. No. Pieczątki, kurwa. Poczułem się oszukany przez Skriva. Brand się z nią bił. Brand się z nią bił? Tak. To ja zebrałem cały damage. Ja z nią stałem całą walkę. No nie. Oj tam, oj nie zauważyłem. Panie, ty to, że się ogłaskał. No i przy okazji tak pogłaskał, zagłaskał ją na śmierć wraz z niektórymi tymi. No ja dobrze. Wiesz, panie, ty byłeś jak ten czterolatek, co dostał kotka. To ja cię teraz będę głaskał i tulił i cieszył. No. Jeszcze nie głaskałem kotka glebią. Ile mi expa jest za dzisiaj? Już podliczyłem. To jest generalnie łącznie 775 było. Do podziału na 3 to jest 130 na ryj. Okay. Więc ja już powpisywałem, macie łącznie 1965 expa. No to jeszcze trochę brakuje do level upa. Spokojnie, po obliczeniach wyszło, że powinniście być na 4 levelu do końca. Dobra, to ja tutaj kończę.